Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 3. Staramy się znaleźć jakąś drogę z kapliczki Zjednoczenia. Nie no, tam jest zamknięte po prawej stronie, gdzie był gościu z Uchigatanu, którą właśnie mam w swoich dłoniach. A to właśnie w jednej, prawej. Nie, ale gdzie tu dalej można? Może gdzieś tutaj jest faktycznie przejście. No w sumie hub wypadałoby zwiedzić, tylko z tego, że ja już tą grę przeszedłem raz, więc wydaje mi się, że tą lokację znam bardzo dobrze. Ale właśnie, moment, czy to przypadkiem nie chodzi właśnie o to, że z tego ogniska można się w inne miejsce przenieść? Pewnie, że tak. Wysoka ściana Lothric. Ja tego nie mogłem znaleźć drogi w żadne inne miejsce. No dobra, no to oficjalnie rozpoczynamy naszą przygodę z Dark Souls 3, bo tutaj zaczyna się prawdziwa gra. To nie jest prolog, powiedzmy. Choć prolog wyposażony w bossa. Na jego ścieżce z Uchigataną, ale dobra. Tak czy inaczej. Nie, sztylet może jest i dobrą bronią dla zabójcy, ale no nie, no chyba jednak Uchigatana jest lepsza. Poza tym muszę też odłamki tytanitu poznajdować. Wypadałoby ją ulepszyć. Z tą bronią planuję przez całkiem długi czas chodzić, chyba że znajdę lepszą, która bazuje na zręczności. Bo przypominam, w to uderzamy, jeżeli chodzi o zawiechę. Będzie miał totalnie przydomek niepasujący do umiejętności. Bo będzie bardzo zręcznym człowiekiem, czyli wyposażonym w bardzo dobry refleks i umiejętność dobrego wymachiwania mieczem, ale no właśnie. No ten miecz wygląda na taki, który warto by podnieść, ale nie. Skoro nie jest podświetlony, nie świeci się jak mały duszek, no to nie można go podnieść niestety. Nie, ale nie przypominam sobie, żebym tutaj zaczynał kiedykolwiek, więc dobra, spoko. No i też oczywiście Zawisza nie jest, że tak powiem, rozpalony w tym momencie. Nie wygląda też na zombiaka i nie będzie wyglądał, ale... No żar nie został wrzucony, więc pasek zdrowia o połowę zmniejszony, mniej więcej. Kurde, tutaj się zaczynało. Właśnie, pamiętam start z tego ogniska. Oj, długo tutaj biegałem, w tej weftę. Przód, tył, przód, tył. Więc pamiętam, że gdzieś tutaj był piesek na dole. Albo może nawet wyżej coś tu się czaiło. Jeśli mnie pamięć nie myli, no też właśnie. Może nie piesek? Nawet jeden kusznik mniej. No, więc tak wygląda Lothric, jego górna ściana. Bardzo ładne zamczysko, skrywające wiele tajemnic. I też w sobie chyba największa lokacja wyżej. Oczywiście, jak to w Dark Souls, tam pójdziemy. Ale to pewnie w jednym z kolejnych materiałów. Jeszcze nie teraz. Ale tak, mamy kilka odnóg. Możemy iść tutaj. W tamtą stronę, gdzie czeka smok. Okej, dobra. Albo tam. Gdzie czeka na nas w sumie nie wiadomo co. Nie, dobra, chyba wybierzemy drogę w nieznane. No dobra, ale z pieskami. Te nasze się dosyć szybko giną, ale nie tak szybko jak bym chciał. Powinny już po jednym cięciu. Ale spokojnie, to przyjdzie wraz z ulepszeniem. Dobra, i może ci modlący się nie stanowią zagrożenia, ale w pierwszej fazie gry są bardzo istotni, bo można ich farmować. Dla duszyczek. No bardzo blisko, abym się zgarnął tą siekierę. A sądząc po jej rozmiarach, zrobiłaby mi naprawdę pokaźne kuku. No, dobra. Tak zawsze bezpieczniej. I całkiem sporo duszyczek za niego. Dlatego będzie podobnie... Nie, ten ma halabardę z kolei. No, super. Miałem coś z większym zasięgiem chyba niż Uchigatana, albo wcale nie. Oj, no powiem wam, że no robi robotę jak na nieulepszoną broń. Nie, no jedno porządne combo i gościa odpada. I to całkiem duży koleś, no. Ej, naprawdę dobrze. Ej, ale stop, czy kubraczek zabójcy on przybiera ciemną barwę, kiedy znajdujemy się w cieniu, tak żeby mógł się lepiej ukrywać? Ej, dobra, co by było całkiem spoko. Ach, dobra, no nie zauważyłem gościa, ale stop, może w pierwszej kolejności tych jednak. Jakbym mieli nagle pomysł, żeby się podnieść. Kurde koleś, no. Dobra, jak tak bardzo chcesz, to proszę bardzo. Dobra, Bloodborne, pełną gębą. Dobra, może inny kierunek obierzmy, na przykład tutaj. Obierzmy drogę tchórza. Nie, bo nawet próbuję przez mur atakować, no nieźle, dobra. Okej, to może innym razem się do niego wybiorę, teraz troszeczkę za mało zdrowia na takie rzeczy. Okej, czy tam coś jest? Tam może na pewno zeskoczyć. Ej, tu się jeszcze ktoś modli? Ło, no kurde, koleś, to czemu nie pomogłeś wcześniej swoim kumplu? No przecież robiłem z nich sito.
No, może nie dosłownie sito, no bo to nie rapier już, ani nie estok, czyli bardziej cięcia niż pchnięcia, ale ej. Tam jest koleś. No dobra, ale ja nie mam pełnego paska zdrowia. A dobra, może ten zuchwały atak się uda. Oj, nie. Niestety nie. Oj, dobra, ale pchnięcie zabiera naprawdę sporo. Chyba trzeba rozważyć ten atak jako podstawowy. Jeżeli chodzi o tą broń. Nie wiem, nie grałem nigdy z Uchigataną. Uznawałem ten miecz za niegodny, bo szybko się rozsypywał po prostu. Szybko się psuł. Ale tutaj wygląda na to, no nie no, w sumie 1/10 powiedzmy paska już zjechała. Po tych poczynaniach, a ja naprawdę aż tak wielu przeciwników nie rozwaliłem. Więc liczę, że po ulepszeniach to też się poprawi. W sensie wytrzymałość broni. Kurde, wiecie co? Tak, póki on nie atakuje, to ja też nie będę zbytnio podchodził, tylko zgarnę przedmiot. Długie łuki, 12 strzał. Ej, w sumie, a może tak... Oj, dobra, to był błąd, to był błąd. Jeżeli ja z tego wyjdę żywy, to już chyba nie będę go zaczepiał w ogóle. Aha, dobra, chyba się udało. Ale żeby mnie nie capnął nie z tym atakiem w potylicę, to może o. Tak będzie lepiej, bezpieczniej. Nie no, tam kolejne zamknięte drzwi. Czy jak nas seria zdążyła przyzwyczaić? Tam pojawi się skrót pewnie. Jeden z kolejnych materiałów. No dobrze, może to być pod koniec gry, bo naprawdę ta lokacja jest chyba największą w całej grze. Dobra, ci się nie ruszają, ale... Ale też to słyszycie, nie? Ta, może to oni właśnie wydają takie dźwięki. Ale dobra, mamy podzielonych wrogów teraz tutaj na tych totalnie mających wszystko gdzieś. I w obliczu walki kryjących się i takich, którzy faktycznie chcą walczyć. I całkiem nieźle im to idzie, no zostałem trafiony. I niestety tutaj nie ma tak jak w Bloodborne, że kiedy zostanę trafiony, to później mogę odzyskać swoje zdrowie, zadając obrażenia przeciwnikom. Niestety tego tutaj nie ma. Więc będę musiał jakoś się nauczyć z tym żyć, że szybka kontra wcale nie przysporzy mi z powrotem zdrowia, które utraciłem. Ja to właściwie czemu ich wycinam? No duszyczki no! W dalszym ciągu zostawiają ze sobą dusze, czasami proste, złamane miecze. Dobra, akurat tutaj jest słabo już, bo taki prosty, złamany miecz totalnie nie jest mi potrzebny, no ale... Nie może narzekać, bo właściwie można to spieniężyć. Co prawda za jakieś grosze pewnie. Kurde, nie sięgnę go. No dobra, trudno, on zostanie przy życiu. Aha, ci z latarnią potrafią sprawić, że wszyscy okoliczni wrogowie nagle pałają żądzą zemsty na mnie. Zemsty za śmierć współbraci, no i zaczynają atakować, więc... Może zawczasu. Zwłaszcza, że padają na jedno cięcie. Ej, dobra, może na więcej niż jedno, jeżeli są uzbrojeni. Nie. No dobra, i ostatni Estus. Bo trochę słabo. Dobra, dobrze, że to kombo weszło, bo serio nie spodziewałem się, że oni też są uzbrojeni. No dobra, widzicie, smok. Niewzruszony. I w sumie co? Rozsypujący się też, tak? Po prostu martwy. I nawet powiew wiatru wystarczy, żeby zaczął się sypać. Przede mną skarb. A bardzo możliwe. Sprawdźmy. Chyba tu na pewno jakieś przejście, ale... No czy smoczy pazur jest do wzięcia? Niestety nie. No to była całkiem dobra broń obuchowa w poprzednich częściach. Ej właśnie, a może by tak... Bawić się w asasyna, faktycznie. No, i tak ich powykańczać. Tylko właśnie pytanie, czy oni to słyszeli, bo ten dźwięk jest naprawdę donośny. Ten dźwięk backstaba. Chyba tego nawet nie mogę... Tego nawet nie mogłem namierzyć, więc dobra, backstab odpadł. Ale oj, to coś tu się świeci, no właśnie. Bomba zapalająca, kolejna. Do kolekcji. Plus chyba jeszcze, no właśnie. Koleś, który bardzo lubi cięcia w plecy. Tak zwany średniowieczny gej. Nie, dobra, może nie. Może faktycznie nie. To jest zbyt brzydki jak na geja. Jak już to zwykły pedał. Nie, dobra. Ja tutaj coś znowu mamy. Kolejna duszyczka. Nie, chyba już mamy... Nie, no, na pewno jeszcze nie tyle, żeby level wbić, ale zobaczmy. 2300. Aha, dobra, no to tyle na pewno jeszcze nie mam. Jeszcze troszeczkę czasu upłynie, zanim będę miał. Zwłaszcza bez estusów. I przypominam, że bardzo łatwo tu się ginie, więc pewnie zaraz będę musiał cofać się po to, co mam już uzbierane w tym momencie.
O, dobra, na szczęście pełna nieśmiertelność, tak, czy wykonywania tego ruchu. Kurde, to horyzontalne cięcie mogłoby być troszeczkę dłuższe. Znaczy mieć większy zasięg. Dobra, ale ten jak najbardziej żyje. I zieje ogniem. Dobra, ja chyba na dobrą odległość się oddaliłem od niego. Dobra, pchnięcie, cięcie i chyba go się uda zmęczyć. No wam powiem, że poprawka po pchnięciu jest też całkiem dobra. Spójrzcie, jak to wygląda. Pchnięcie i duże horyzontalne cięcie. Więc dobra, jeżeli tu nawet rozpoczniemy taką kombinacją przeprawę z kilkoma przeciwnikami, no to ho. I tak może być nieźle. Pchnięciem trafię w jednego przeciwnika, może uda mi się przebić dwóch, a później już tylko pozostaje horyzontalnym pozamiatać do reszty. No dobra, rozumiem, że tutaj też dzieje ogniem, te rewiry, oj nie. Aha, zasięg płomienia nie jest tak duży. Ten stał całkiem blisko ognia i nie sięgnęło go, więc okej, o tym należy pamiętać. No i ta strzała wbita prosto w serce. Ale zawieszę sobie, daj radę. Ej, moment, skąd pojawiła się u mnie butelka Estusa? Nie, właśnie to jest mechanika, której nie rozkminiłem przez całe poprzednie przejście. Po prostu niektórzy przeciwnicy uzupełniają nam Estusa, niektórzy nie. Dziwne, nie? Nie, ale dobra. Można się wypuścić tu, albo nie. Już samo wejście w płomień sprawia, że zadają mi obrażenia, więc nie. Oj nie, tutaj przejście? Brak. Dobra, mam nadzieję, że tu jest ostateczna, końcowa granica. Aha, dobra. Czyli płomień ciśnie w tamtą stronę. Jeżeli ktoś większy tutaj będzie, to może spróbuję go wyciągnąć. Chyba, że on się odwróci i będzie się w tą stronę. Oj, nie, ja was widzę, pewnie, że widzę. Ej, czy on to przeżył? Spodnie dezertera, może lepsze od tych, które mam aktualnie na sobie. Ale zaraz to sprawdzimy dopiero. Oj nie, dobra, pchnięcie trzeba trafiać za każdym razem. Dobra, ten koleś miał pełną zbroję. Więc może lepiej, że sobie tam poszedł. Ja faktycznie chciałem sprawdzić te spodnie. Spodnie skrytobójcy czy... No niby lżejsze. I w niektórych aspektach lepsze, ale tyle samo równowagi dają, więc... Utrzymajmy je. Dobra, to będzie ciężka przeprawa, już to wiem. Poza tym całkiem mam dobre uzbrojenie tego gościa, które przydałoby mi się w moim asortymencie. No bo inaczej, pełna zwinność nie oznacza, że nie mogę mieć pełnej zbroi na sobie. Poza tym on ma dobrą tarczę, a ja tu to zaraz, no właśnie, ginę. Kurczę, to jest rycerz Lothric. Jego zestaw jest naprawdę całkiem dobry, tylko też ciężki, a moja postać jeszcze w udźwigu nie ma naprawdę dużo. Nawet jakbym zebrał jego zestaw, to nie będę na razie z niego korzystał, no ale i tak warto pamiętać, że ewentualnie jakąś część ekwipunku mogę od niego uzyskać. Kurde, dobra. Źle się zaczęło. On nie powinien mnie sięgnąć, ale dobra, chyba nie zdążył wykonać tego okrzyku, prawda? No, dobra, oni dalej się modlą. Cisza, spokój, dobra, idziemy dalej. Może tak delikatnie czyszcząc tych, którzy mają uzbrojenie. To może wcale nie tak delikatnie. Dobra, a ten pewnie... Aha, stąd. Kto pierwszy? Ja czy on? Kurde, on. No jak niedobrze, jeszcze raz by mnie trafił i byłoby po mnie. Dobra, nie, spokojnie. Może to nie jest jakaś zatrważająca ilość duszyczek, które tam na mnie czekają, ale i tak warto było ich nie stracić po prostu. Zresztą pamiętacie, ja gram czasami naprawdę zachowawczo tylko po to, żeby donosić te duszyczki do ognisk i ulepszać postać, no bo... Jakby nie patrzeć, stracone duszyczki to też stracony czas poniekąd. Co z tego, że eksplorujemy lokacje jak później? Nic z tego nie mamy, jeżeli chodzi o progres postaci. Okej, smok coś za mnie wyczyścił. Czyli samo wejście tutaj to jest około, no nie wiem, 400 duszyczek? Więc jeżeli ktoś ma problemy z Dark Souls 3 i chce ulepszyć sobie postać przed wszystkim, no to zapraszam tutaj. Smok zionie ogniem, ty zdobywasz duszyczki, wracasz. Siadasz przy ognisku, powracasz znowu tutaj i tak w kółko. No ale to, że nie będziesz miał tyle duszyczek, wystarczy się na tyle poziomu, że będziesz mógł bez problemu ruszyć do przodu. Nie, ale dobra.
a propos ruszenia do przodu. Mam nadzieję, że mnie nie capnie przez to, że podniosłem bomby. No dobra, było blisko, ale no, nie spociłem się. Dobra, duszyczki są. No kurde, czemu on cały czas żyje? No przecież najmocniejsze z moich uderzeń mu zaserwowałem. Choć w sumie nie, to pewnie będzie mocniejsze. Wersja dwuręczna. Ale właśnie, skoro nie mogę się zasłaniać, to może warto oburącz dzierżyć tą broń. Ale dobra, moment, tego jeszcze wykończę. Może nie był uzbrojony, znaczy opancerzony, ale właśnie uzbrojony był. Więc to może warto tutaj się udać, skoro... nie ze mną te numery. Chcę powiedzieć, że nie katany oburącz, no, dosyć nieznanej lokacji, bo byłem tutaj kilkakrotnie, wiadomo, w trakcie poprzedniego przejścia, ale i tak, no, nie pamiętam wszystkiego. W międzyczasie, jakby nie patrzeć, przewinęło się dużo gier, ale co jak co, architekturę i topografię terenów w Dark Souls zapamiętuje się chyba najlepiej ze wszystkich gier. I to nawet mimo braku mapy, albo zwłaszcza mimo braku mapy. Dobra, wszyscy się wczytają z powrotem. A ja niestety nie mogę skorzystać z tego ogniska, chyba żeby się ulepszyć. Będę musiał podróżować. Kurde. No dobra, wskoczmy jeszcze do pani. Czekaj, nie? No już patrzcie, dwa ogniska odblokowane. Nie, klawiszka zjednoczenia jest w każdym segmencie tutaj. Więc bardzo łatwo, tylko wystarczy skierować na dół oznacznik i już się przenosimy we właściwe miejsce. Ej właśnie, i ten pierścień bym miał, abym go wybrał jako dar pogrzebowy na samym początku. No ale wybrałem coś innego. Więc nie ma co narzekać. Nie, dobra. Pani zmienia miejsca, ale nie zmienia tekstów początkowych. Ma tą samą gadkę. Co by tu wrzucić? Czy to w jakikolwiek sposób poprawia cokolwiek u mnie? Miejsca dostania cały czas dwa. Dobra, w sumie czy potrzebuję więcej. Może trochę w inteligencji. Będę mógł lepsze zaklęcia rzucać. No bo tam można było też kupić jakieś czary. Jakieś zakręcie dystansowe, powiedzmy, ofensywne by się przydało. Żeby nie musiał marnować bomb. Ej, dobra, zróbmy to w ten sposób właśnie. I zobaczmy, ile duszyczek zostało. Kurde, niewiele. Bardzo niewiele. Nie, dobra, ale chyba ona sprzedawała zaklęcia, nie? Jeżeli się nie mylę, prawda? Właśnie, może coś najpierw sprzedam. Jest chociaż, to jest dokładnie w tej samej wartości, co... ich autentyczna wartość. Ej, chyba tak, no. Chyba to by się zgadzało. Więc jeżeli mogę ich sprzedać 6, no to jest tak, jakbym użył praktycznie. Dobra, zróbmy to, tylko teraz tak. No nie, no łuski z tytanitu na pewno nie sprzedam. Co to, to nie. Ale złamane proste miecze... pewnie, że tak, bo i tak na pewno ich nie będę używał. Tu łuk nie zostanie. O, to teraz tak, co jest lepsze? No puklerz wymaga zręczności. Na wyższym poziomie niż ta drewniana tarcza. Ej, nie wiem, czy tarczę sprzedam. Ale to kiedyś w innej kolejności, powiedzmy. Innym razem. Dobra, to są, że nazywają się rękawiczkami mistrza, jak są po prostu słabe. Kawałki szmat. Dobra, mam tyle duszyczek. Pytanie, czy za to już mogę coś kupić, czy jeszcze... No, biały statytowy rysik wypadałoby mieć. Wiesz, właśnie, strzałka Farona czy strzała dusz? Nie no, strzała dusz jest lepsza, inteligencji mam tyle akurat, ile potrzeba. Ej, ona ma też halabardę. A to jest broń wazująca i na sile, i na zręczności. W sumie pochodnia. Kurde, ona ma dużo rzeczy, które by mi się przydały. No ale dobra, oszacujmy, tak, potrzebuję 2000, 2500. No tu już bym musiał mieć jakiś cud. To czy, to też by się przydało, jak tam u mnie z wiarą, 9, no akurat, no. No dobra, czyli około... nie no, dokładnie, 3500 potrzebuję, żeby dostać to, czego chcę. Pytanie, czy będzie to osiągalne dla mnie? No dobra, już mam. Spoko. Ale może coś jeszcze dokupię, więc to też od razu. Dobra, wychodzi na to, że tak, statytowy rysik, leczenie, talizman, strzała dusz i pochodnia. Wszystko, czego mi potrzeba do rozpoczęcia wyprawy z właściwym stanem posiadania, tak to określmy. Z podstawowym ekwipunkiem. Czyli tak, może tutaj, inaczej, zacznijmy od tego, tak, puklerz. Zamiast drewnianej tarczy, tutaj talizman.
Przepraszam, jak to nie pozwalają? A, potrzeba 10 w wierze. No dobra, to jeszcze odpada. Póki co będzie pochodnia za to. Dobra, i teraz tak. Jeszcze gdzieś się zmieniało zaklęcia. To pewnie trzeba na zasadzie dostrojenia. Przy ognisku, tak? Zgadłem. Dobrze pamiętam. Bardziej. Tutaj odpowiednie określenie. Skrzynia dobytek. Ej, właśnie. Niestety nie mam żadnej kości nieumarłego. Ale właśnie, dostosujmy czary. Strzałka plus leczenie. Choć leczenia nie będę mógł jeszcze używać, więc warto to w sumie wrzucić w dalszym ciągu to. Ognisko sobie znajdę, spokojnie. Ej, w sumie tak zwróćcie uwagę na ikonki pochodni Uchigatany. Ej, niewiele się różnią, nie? Tak jakby z daleka spojrzeć. Po prostu nagle zaczyna płonąć rękojeść. I ostrze zamienia się w kij. Ale dobra. Tym razem, odwrotnie, że miało to miejsce w przypadku Dark Souls 2, tutaj oświetlenie naprawdę wygląda tak, jak być powinno. Nie zostało w żaden sposób ograniczone. Więc naprawdę warto tutaj poruszać się z pochodnią. Ja, okej, ile potrzebuję na nowy poziom? 2600. Za nic tego nie zdobędę. Mógłbym posprzedawać chyba wszystko. A i tak nie będę miał tyle, ile potrzeba. Choć w sumie, dobra, warto rzucić okiem. No, mógłbym posprzedawać żar. Kurde. Wiem, że go znajdę jeszcze w przyszłości, ale... No szlak. No ciężki wybór, chyba że mam coś jeszcze. No niby estok. To by mogło wyskoczyć z mojego ekwipunku. Dobra, i drewniana tarcza. No, wschód-zachód, no... I takiej nie będę używał przecież. A dodatkowa stówka, nie? No dobra. Za mało, aż nie warto. To jest tarcza jedyna w swoim rodzaju. Drugiej takiej nie podniosę pewnie. A żar właśnie tak. I miałbym problem z głowy. Ale dobra, sprzedajmy jeden. Do tego co my tu mamy. Żywica z złotej sosny dodaje moc błyskawic do broni. Nie no, to zostawiamy oczywiście. Kość wiodące do domu. Jedną mogę sprzedać. Okej, niech wam będzie. No, estok. No w sumie też jedyny w swoim rodzaju. No nie no, chyba ostateczną, jedyną możliwością jest sprzedanie żaru. Dobra, trudno. I tym oto sposobem będę mógł się pozbyć już niewłaściwego zestawu. Bo będę mógł ulepszyć postać, jeden w wiarę wrzucić i wtedy będę miał leczenie, czyli rzeczy, których autentycznie będę używał. Dobra, jeszcze nie ma sensu z nią gadać, jeszcze nie teraz, to nie jest ten moment. A dostroj właśnie tego potrzebuję. Delikatna zmiana nastąpi teraz. W sumie ja bym nie zmieniał tego przed chwilą, to teraz bym nie musiał tego robić. Ale dobra, spoko. Tak, dorzućmy tutaj zamiast pochodni może talizman. A pochodnie jeszcze tutaj i mamy 51%. Kurczę, za dużo. Za dużo, żeby się dobrze turlać. Chodź, nie, właśnie, jak wygląda moje turlanie teraz? Ej, w dalszym ciągu nie jest źle. No więc, co zmienia tam naprawdę ten jeden procencik? Nie, no, turlanie jest to samo. Dobra, okej, okay, czyli granica jest gdzieś indziej, może przy 60 albo 70%. No dobra, nie, sorry, niech to wróci na głowę. Aha, że komu wróciło? A, dobra, wystarczyło troszeczkę poczekać, aż się wczyta. Dobra, kochani, no to postać w pełni wyposażona. Można uznać, że z takim oto zestawem rozpoczniemy naszą domyślną przygodę w Dark Souls 3. Więc ja w tym miejscu się z wami pożegnam i zobaczymy, co czeka nas w kolejnych odcinkach. Nie, trzymajcie kciuki, żeby zawiesza nas zawiecha nie ginął zbyt często. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!